Nie, bo chodzi mi o transmisję, tak czołowo. Nie chcę empatować. Dobry wieczór Państwu. Witam te tłumy w Big Book Cafe. Witam wszystkich Państwa, którzy oglądają nas gdzieś w świecie, a wiem, że jest nas całkiem sporo, tych, którzy łączy się z nami wirtualnie. Ja się nazywam Magdalena Rigamonti i mam wielką przyjemność być gospodynią, moderatorką, tak, gospodynią tego wieczoru. Nas jest tutaj trzy na scenie, ale tych bohaterek tego wieczoru jest zdecydowanie więcej. I zanim przedstawię te prawdziwe, te żywe, to powiem o tych, które są takimi bohaterkami, o których będziemy rozmawiać. Ta główna bohaterka to jest książka Lunia i Modigliani. Tu przed Państwem ponad 500 fascynujących stron. To jest broszka, proszę Państwa. Ta broszka, która jest na sukience bohaterki dzisiejszego wieczoru. To jest torebka, proszę Państwa, o której też będziemy rozmawiać. Wszystkim pokazuję tyły, proszę zobaczcie. No właśnie, i pani Teresa Rechbinder to jest jedna prawdziwa bohaterka. To jest, pani Teresa, mogę o pani powiedzieć, wnuczka cioteczna Luni Czechowskiej. Tak, zgadza się. Wnuczka cioteczna Luni Czechowskiej. Dzień dobry Państwu. I od razu powiem, że to jest ta broszka na pięknej sukience w kolorach Modiglianiego. Broszka, w której Lunia Czechowska została uwieczniona, namalowana przez Modiglianiego. Na co najmniej trzech portretach. I znana Państwu bardzo dobrze pani Sylwia Wziętek, autorka głośnej, wspaniałej książki Polki na Montparnasse i ostatnio książki Lunia i Modigliani. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj jestem, bo nie jestem tylko dziennikarką i prowadzącą to spotkanie, ale mogę się poszczycić tym, że jestem, przyjaźnimy się od wielu lat z Sylwią Wziętek, rozmawiamy, wiem co robi, wiem nad czym pracuje, także jak Państwo będziecie chcieli w kuluarach jakieś ploty, to ja to służę. Natomiast to co, kto pierwszy? Pani Tereso. To pani pierwsza? Ja pierwsze pytanie do pani Teresy. No dobrze. Skąd pani ma tę broszkę, pani Tereso? Broszka została przekazana... Wszyscy słyszą. Została przekazana przez Lunię dla mojej mamy tak mniej więcej w roku 84-85, bo wtedy już była bardzo starą panią i starała się rozdzielić te drobiazgi, które zostały jej po długim życiu wśród rodziny. I no, między innymi tą kamerę przekazała mojej mamie, moja mama przekazała mojej bratowej, która też tu jest obecna. Witamy rodzinę całą. Zresztą jest tu, staram się zaprosić kilka osób, którzy mieszkają w Warszawie i są tu obecne. Sylwia, ta broszka też jest obecna w twojej książce. Ona się pojawia kilka razy. Modigliani na nią zwraca uwagę, kiedy maluje Lunię. Co to była za relacja między Lunią Czechowską a Modiglianim? Ty opisujesz trzy lata ich, no właśnie, czy wspólnego? Nie wiem do końca, ale trzy lata ich burzliwego, niesamowitego, paryskiego życia. No tak, to jest bardzo trudne pytanie. Ale to jest, proszę Państwa, książka o... którą można czytać na wielu poziomach. Można ją czytać z perspektywy historii sztuki, można ją feministycznie czytać, bardzo feministycznie. Można ją czytać jak powieść, można ją czytać jak książkę historyczną, można ją trochę czytać jak literaturę faktu, choć momenty są zmyślone. Myślałam, że powiesz, że erotyczną. Są momenty, obiecuję. No, dziękuję Ci bardzo. Tak chciałabym, żeby była w różny sposób czytana. Odnosząc się do tej relacji Luni i Modiglianiego, no to jest ciężki orzech do zgryzienia. I ponieważ ta relacja no jest tak jakby niejednoznaczna i nieuchwytna i nie możemy powiedzieć, że to była tylko przyjaźń, nie możemy powiedzieć, że to był romans, nie możemy powiedzieć, że to była jakaś relacja, powiedzmy, artysta i osoba, która mu asystowała w pracy. Oczywiście wszystkie elementy tych związków były między nimi, no ale generalnie jest w tym wszystkim duża tajemnica. No i to mnie generalnie zafrapowało chyba najbardziej i dlatego powstała ta książka, ponieważ
Oczywiście opierałam się na faktach, na wspomnieniach Luni Czechowskiej, na rozmaitych źródłach z epoki, na biografiach Modiglianiego i tak dalej. Natomiast no, to, co się działo między tą dwójką, no tak do końca jasne nie jest. No, mamy obrazy i ja się starałam bardzo dużo wyczytać z obrazów. Luni portretów było co najmniej 14 takich namalowanych na płótnie, natomiast tych portretów rysunkowych to no, było kilkadziesiąt. I te obrazy bardzo dużo mówią o tym, co ich łączyło, bo przynajmniej ja tak odczytałam tą relację, że Lunia była nie tylko taką powierniczką, nie tylko przyjaciółką, ale ona wnosiła w życie Modiglianiego coś bardzo szczególnego, czego nikt inny nie wnosił. Mianowicie to była jakaś umiejętność niesienia ukojenia i uspokajania go. On był w ogóle osobą bardzo, bardzo trudną, bardzo taką rozchwianą wewnętrznie. Oczywiście nie będziemy tutaj dyskutować, bo to jest spotkanie poświęcone Luni. Nie, możemy się zastanawiać, czy on był chory psychicznie, bo to też są takie sugestie. Czy wiemy, że miał gruźlicę, która też wpływała na jego psychikę. Czy był narcyzem? Tam tylko raz pojawia się to słowo narcystyczne, prawda? Na pewno był. No był. Myślę, że 99,9% artystów, no przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, ale to już nie wchodźmy w te tematy może w tym momencie. Na pewno był trudny, był sfokusowany na sobie, był egotykiem, egocentrykiem, no i taką osobą, która też była szarpana przez nałogi. On bardzo dużo pił, dużo przyswajał różnych dziwnych substancji. To wszystko wpływało na jego psychikę i szarpał się mocno z życiem, szarpał się ze sobą. Natomiast Lunia była kimś, kto wnosił jakiś taki element stabilności, ukojenia w jego życie. I to bardzo dobrze mi się wydaje, można wyczytać z portretów, które on jej namalował. Ona jest taka dostojna na tych portretach, taka bardzo nobliwa i emanuje z niej rzeczywiście taki spokój duży, taki promieniujący na niego. Tylko dodam jedną rzecz, że on kiedy malował kogokolwiek, czy mężczyznę, czy kobietę, on rzeczywiście miał taką umiejętność, że potrafił nawiązać bardzo intymną relację z modelem. Taką troszeczkę nawet niektórzy uważali, że na jakimś takim poziomie, nie wiem czy telepatycznym, można powiedzieć energetycznym, ezoterycznym, to już też pozostawiam do interpretacji. Natomiast rzeczywiście ta wymiana jakiejś tam energii z modelem była bardzo intensywna. I to też, wydaje mi się, z tych portretów Luni można wyczytać właśnie. To, że ich związek, no związek powiedzmy, że to jest może dużo powiedziane, ale ta relacja była bardzo intymna. Pani Tereso, co się w rodzinie o tej relacji wiedziało? Co się mówiło? O Luni? O Luni, o tej relacji z Modiglianim. Co ona mówiła? Czy to było tajemnicze? To było tajemnicze. Lunia była bardzo dyskretna i chyba nigdy nie przekazała więcej niż to, co stara się Sylwia przekazać teraz i w książce, może więcej niż było, ale jest jakaś taka notatka mojej mamy, która przekazuje, że jakiś jej znajomy malarz był w Paryżu, może tam coś więcej wie, może więcej rozmawiał. Także, że jakaś relacja bardziej erotyczna to naprawdę prawdopodobnie była, ale my nie wiemy tak do końca i nigdy tego to nie było jakoś poruszane. Tym bardziej, że nie było takiego kontaktu z Lunią osobistego. No, mogę powiedzieć, że pod koniec życia Lunia bardzo chciała, żeby moja mama przyjechała na dłużej do Nicei, bo już wtedy mieszkała w Nicei, bo wtedy by jej więcej opowiedziała o swoim życiu i tak dalej, no ale to było zupełnie niemożliwe, żeby moja mama wyjechała i utrzymywała się za własne środki. Bo Lunia nie była zamożną osobą, więc nie mogła zaprosić mojej mamy i powiedzieć, no proszę bardzo, przyjeżdżaj, ja ci zupełnie tutaj pobyt i będziesz moją powiernicą i słuchaczką. No ale był, absolutnie w rodzinie był taki mit Luni. To w większym lub mniejszym stopniu wszyscy to dostrzegali, odczuwali. No, może mniej moja babcia, bo to były bardzo różne i zupełnie się inaczej ich życie potoczyło. Natomiast moja mama, która utrzymywała korespondencję z całą rodziną, liczną rodziną, no taką miała chyba, no jakby to powiedzieć, no odczuwała pewien, to była jedyna jej ciotka z licznych wujów, którzy byli w rodzinie i
no była osobą bardzo empatyczną, więc wydaje mi się, że właśnie chciała okazać Luni jak najwięcej serca. Pani babcia i Lunia to były siostry rodzone, po prostu. Tak. Bo tak powiedziałam na początku, cioteczna wnuczka, pani, że pani była, jest cioteczną wnuczką Luni Czechowskiej, czyli pani babcia i Lunia to były siostry rodzone. Jedyne siostry w całym rodzeństwie, bo było sporo chłopaków. Chłopaków było bardzo wielu. Tak. Powiedziała pani o środkach finansowych, o tym, że Lunia do końca życia w zasadzie nie była bardzo zamożną osobą. Ta książka jest też o niesamowitej biedzie, Sylwia. Niesamowitej biedzie, jaką artyści cierpieli, chcąc zrobić karierę. Niesamowitej biedzie marszandów, którzy próbowali zrobić karierę na tych artystach. To jest też książka o takim życiu z dnia na dzień. I dopiero na koniec, my wszyscy to wiemy, ale na koniec w posłowie, w tym epilogu jest napisane 162 miliony, dobrze pamiętam, 162 miliony, najdroższy obraz Modiglianiego. Niestety ta historia klepał straszliwą biedę. To jest oczywiście bardzo gorzkie i ja tutaj zapewniam, że nie folgowałam wyobraźni, opisując te przeróżne sytuacje, kiedy właśnie Zborowscy, czyli marszant Modiglianiego, polski marszant Leopold Zborowski i jego partnerka, kiedy po prostu dniami, tygodniami niemalże jedli fasolę. To są autentyczne jakby historie z tamtych czasów. Ja czerpałam wiedzę też ze wspomnień Anny Zborowskiej, ale z przeróżnych źródeł. No to były czasy I wojny światowej, bardzo, bardzo trudne. Artyści cierpieli ogromnie, ponieważ rynek sztuki zamarł. Nie mogli sprzedawać swoich obrazów, nie było wystaw, nie było, galerie były pozamykane. Co więcej, bardzo wielu tych artystów, którzy przybyli z Polski wtedy jeszcze nie było, to powiedzmy z zaborów, jakby utraciło kontakt ze swoimi rodzinami, także nie mieli już tego dopływu gotówki, bo zwykle to rodzina jednak ich tam jakoś utrzymywała przy życiu w tym okrutnym Paryżu. Natomiast między innymi Zborowski też utracił kontakt i musieli z czegoś żyć, więc to były naprawdę trudne momenty. Leopold Zborowski po prostu czerpał dochody z hazardu. Najzwyczajniej w świecie, bo oczywiście na początku się wyprzedawano to, co można było sprzedać. Biżuterię, jakieś cenne przedmioty. No ale w pewnym momencie już nawet tego nie było i Zborowski dokładnie nie wiadomo, czy grał w pokera, grał też w karty, ale głównie właśnie na wyścigach konnych. Ja sugeruję, że w pokera mu dobrze poszło poprzedniego wieczoru, prawda? Grał, więc ja wybrałam, postawiłam na pokera, bo powiem szczerze, że takich szczegółowych informacji nie ma, ale na pewno po prostu żyli częściowo z hazardu. To było takie codzienne, można powiedzieć, przepraszam brzydko, kombinowanie, tak? Co włożyć do garnka, co się uda kupić, co się uda zdobyć skądś i w tej całej biedzie i takiej niepewności, bo możemy sobie dzisiaj przez to, co się dzieje bardzo blisko nas i codziennie słuchamy mnóstwa informacji o wojnie i chyba wydaje mi się, że dzisiaj łatwo sobie możemy wyobrazić też, co ci ludzie czuli, bo przecież oni nie wiedzieli, jak się potoczą losy I wojny światowej. Czytali tylko gazety, z których wynikało, że dzień w dzień po prostu tysiące ludzi ginęło na froncie. Nie wiedzieli, czy de facto Niemcy wkroczą do Paryża, czy nie i co się w ogóle z nimi będzie działo, więc to poczucie takiej niepewności, strach związany z wojną, też ta taka żałoba ogólna, która właśnie opanowała całą Francję, bo rzeczywiście ilość tych zabitych była porażająca przecież w tamtych momentach. Więc to wszystko się składało na taką szczególną atmosferę, a mimo tego jakby Modigliani i Zborowscy potrafili, i Lunia, i potrafili sobie stworzyć taki mikroświat tam w Paryżu, w którym troszeczkę jednak odcinali się od tego zła, od tego co potworne, od tej wojennej makabry i żyli w takiej troszeczkę, można powiedzieć, bańce. I Modigliani jako pacyfista i też osoba, której nie przyjęto do wojska. On się chciał zaciągnąć w pewnym momencie, ale był gruźlikiem, więc się nie kwalifikował. Stworzyli sobie
sobie taką enklawę, w której właśnie można było malować nagie kobiety i to była w zasadzie odpowiedź Modiglianiego na wojnę, na okrucieństwo wojny, na to poczucie zagrożenia, na niepewność jutra. Skupienie się na tym, co piękne, na kobiecym ciele, na miłości. I dzięki temu też przetrwali te ciężkie czasy. Dzięki temu mamy te obrazy, które mamy. I proszę sobie wyobrazić teraz właśnie Lunię Czechowską, młodą kobietę, młodą mężatkę, która jakby wkracza, znajduje się nagle w epicentrum takiego świata artystycznego, którego wcześniej nie znała. Obcuje z malarzami, z marszandami. No i przede wszystkim jest, to dla mnie było bardzo szczególne w całej tej historii, że ona jest świadkinią, dzisiaj mówimy, prawda? Świadkinią całego tego procesu, jednak trochę magicznego malowania, no czyli jakby ona asystuje, ona kupuje farby, ona pomaga Modiglianiemu i zaczyna dzień patrząc na pusty prostokąt płótna i po kilku godzinach Modigliani zmęczony odkłada pędzel i ten prostokąt staje się po prostu arcydziełem, jest dziełem sztuki, którego oczywiście wtedy nikt nie chciał kupić i mało kto widział w nim jakieś wielkie walory oprócz wariata Zborowskiego i kilku jeszcze innych osób, no ale oni przeczuwali, znaczy oni wierzyli w to święcie, że kiedyś właśnie te obrazy, które powstają na ich oczach, będą wisiały w największych muzeach i będą po prostu świadczyły o geniuszu Modiglianiego i ludzie się będą nimi zachwycać. No i tak się oczywiście stało. Bo kiedy czyta się tę książkę, to ten geniusz Modiglianiego cały czas wiruje nad każdą stroną. Widać twoją fascynację nim, chociaż są momenty, kiedy go nie lubisz, kiedy on cię wkurza, kiedy on jest właśnie tym narcyzem nie do wytrzymania, kiedy Lunia w zasadzie prawie niemal pije za niego, żeby on tylko nie pił, jak współuzależniona od alkoholika żona. Ale powiedziałaś o tym, że to jest młoda kobieta, która przyjeżdża do Paryża z Polski. Ona jest naprawdę młodziutką dziewczyną, świeżą mężatką. No nie, przepraszam, mężatką dopiero zostaje w Paryżu. Mężatką zostaje w Paryżu, ale jest młodziutką bardzo dziewczyną. Młodą. Córką stolarza, socjalisty krakowskiego. Oj. Ktoś się włączył do nas. Ktoś się włączył. No właśnie, co to jest za rodzina, która wypuszcza młodą dziewczynę do stolicy świata wówczas tak naprawdę. Tak, to nawet ja tak dokładnie nie wiedziałam o tych przyczynach. Co prawda to było wiadomo, że ona pochodzi z ubogiej rodziny, ale bardzo zaangażowanej politycznie. No ja sobie tu nawet sprawdziłam, że to 5 minut zajmuje przeczytanie życiorysu pana Wincentego Makowskiego. Ja nie wiem, czy to pasuje, ale to jest ojciec Luni, no bo Lunia w końcu przez całe życie ona walczy o swoją egzystencję, ale ten pan Wincenty Makowski, no to on walczył rzeczywiście bardzo aktywnie, więc jeżeli... To jest pani pradziadek. Prawcami. To jest ojciec Luni. Czyli ojciec Luni. Czyli pani pradziadek, dobrze no mówię. Tak, ty, pani... tak, mój pradziadek. Ja go nigdy nie znałam, bo on zmarł w 1927 roku, ale żeby dać chyba obraz rodziny Luni, to warto przytoczyć proszę tutaj. Proszę bardzo. Więc ja nie wiem dokładnie z jakiej to jest gazety, bo niestety nie jest to opisane, ale przypuszczam, że to jest prawdziwa wersja, chyba tego nikt nie wymyślił. W dniu Wigilii zmarł w Krakowie dawny bojowiec PPS, Wincenty Makowski, przeżywszy lat 59. Urodzony w Warszawie z zawodu stolarz, mając lat 17, przejął się ideą socjalistyczną i wstąpił do tajnej organizacji PPS od jej założenia. Kierowali nią wówczas Stanisław Wojciechowski, Józef Piłsudski, wielu innych. Już nie będę wymieniała. W partii pracował Makowski bardzo dzielnie pod pseudonimem Dawid, Kasper i Maciej. W roku 1904 z polecenia partii objął kierownictwo agitacji w Częstochowie, Rakowie i Zagłębiu Dąbrowskim.
Gdy z powodu manifestacji robotniczej w Częstochowie strzelano do robotników z rozkazu policmajstra i zabito kilka osób, Makowski z polecenia PPS zabił policmajstra w samo południe na dworcu kolejowym w obecności tłumu ludzi, a sam ujęty nie został. Otrzymawszy od partii polecenie wysadzenia pomnika cara Aleksandra II na Jasnej Górze i dostawszy w tym celu 20-kilowy ładunek dynamitu, udał się tam sam jeden o zmroku. Żołnierz stojący na warcie zagwizdał na alarm, wtedy Makowski rzucił dynamit na pomnik, posypał się marmur z podstawy, wyleciały szyby w 7 kamienicach. Makowski uszedł, a żołnierz strażujący upadł ogłuszony. Podczas demonstracji urządzonej przez PPS przeciwko mobilizacji, a był to dzień świąteczny, Makowski w obliczu publiczności wychodzącej z kościoła oraz oddziału dragonów i żandarmów i straży pogranicznej zawiesił na drutach telegraficznych czerwony sztandar z napisem „Precz z caratem”. I sam jeden zaczął z dwóch browningów trzymanych w obu rękach strzelać do zdumionych żandarmów i dragonów. Położył trupem jednego żandarma i kilka koni dragońskich i uciekł strzelając. Ujęty wszakże przez ścigających go żołnierzy został przez nich strasznie skatowany, że aż dostał krwotoku płuc i kilka zębów miał wybitych. W takim stanie przewieziony do więzienia w Piotrkowie, a następnie w Kaliszu w dzień manifestu carskiego w roku 1505 wraz z 16 uwięzionymi towarzyszami wyłamał się z więzienia, uciekł i przedostał się przez granicę do Galicji. No może tu już nie będę wszystkiego czytała, ale też było, bo to ciekawe. I wtedy go, przepraszam bardzo, bo wtedy go zaangażowano, żeby poszedł do takiego szkolenia specjalnego jako instruktor bojówki w PPS-ie. I tam pracował bezpośrednio pod dowództwem, no ja nie znam tych nazwisk, Mireckiego i tak dalej. No w każdym razie, a tu jest jeszcze taka ciekawostka, że no potem już on sprowadził rodzinę, już trochę chyba się uspokoił, bo też był przetrącony poważnie przez te różne pobicia i więzienia, sprowadził rodzinę właśnie z kongresówki do Galicji. I on w każdym razie, jak był rozłam w PPS-ie, to on pozostał w tej frakcji rewolucyjnej. No ale niestety z powodu właśnie tego pobicia, no to rozwinęły się suchoty w tym wątłym i niewielkim człowieku. Pracował przy tym zarobkowo na utrzymanie rodziny. Przez jakiś czas pracował w Muzeum Przemysłowym. A gdy wybuchła wojna, Makowski oddawał pewne usługi pierwszej brygadzie Legionów. A potem prowadził dział stolarski w Szkole Inwalidów w Muzeum Przemysłowym. A tu jest jeszcze pod koniec życia, co on wymyślił. Schorowany, ale mając jeszcze niespożytą energię, pragnął spożytkować ją jeszcze dla idei, której pozostał wierny. W tym celu wpadł na dziwny pomysł. Tak tu napisane jest. Wpisał się do chrześcijańskiej demokracji, aby tam wnieść ferment. No więc tak, choroba męczyła go okrutnie i zmarł w 1927 roku. No też jest taka, to już takie bardziej prywatne, że żegnając się ze swoją żoną, no bo prawda, umiera się na gruźlicę bardzo przytomnie, człowiek się dusi, żegnał się, że ją bardzo kocha i że się spotkają za 3 lata. To się nie spełniło, babcia Makowska zmarła 30 lat po nim. Także miała 82 lata. Takiego ojca miała Lunia Czechowska, tak. Zresztą jej mężem był socjalista. No, rewolucjonista. Fanatyk wręcz, który zostawił ją w Paryżu i pojechał robić... Rewolucja wzywała. Pojechał robić rewolucję i w zasadzie zostawił ją w ramionach Modiglianiego, jak piszesz w swojej powieści, bo jak było do końca... No właśnie, zostawił ją w ramionach Modiglianiego i ona... Zrozumiała wtedy, że ten świat piękna, świat sztuki, to jest jej świat. Nie sięgała po pędzel, chociaż nie wiemy, nie malowała, natomiast zaczęła żyć tą sztuką, prawda? No tak, no też właśnie to otoczenie, w którym się znalazła, czyli zborowscy, którzy starali się
sprzedawać obrazy, bo sprzedawali, znaczy sprzedawali, chcieli sprzedać Modiglianiego, tylko niestety Modiglianiego nikt nie chciał kupować, no ale, ale sprzedawali też obrazy Kislinga, Utrilla i kilku innych malarzy. No starali się w tym światku paryskim jakoś funkcjonować, chociaż było to trudne, no ale dla Luni była to naprawdę wyjątkowa okazja no właśnie wejścia w ten świat sztuki i ona musiała jakby połknąć ten bakcyl i no jednak ta jej fascynacja była autentyczna i prawdziwa, o czym świadczą jej dalsze losy, bo ona tutaj oczywiście moja książka dotyczy w zasadzie tych 3 lat spędzonych ze Zborowskimi i z Modiglianim, natomiast jej los był związany ze sztuką. Ona żyła bardzo długo i prowadziła galerię w Paryżu, była galerzystką, organizowała wystawy, także te lata spędzone właśnie obok Modiglianiego w mieszkaniu Zborowskich w Paryżu, one były bardzo silnie ją kształtowały. To w zasadzie była młoda kobieta, która nie miała jakiegoś sprecyzowanego zawodu, bo co do tego, czym ona się zajmowała w Paryżu, to też są troszeczkę różne relacje. Według niektórych wynika, że ona była manikiurzystką, nie do końca jakby ja dałam wiarę tej relacji. No na pewno w tym środowisku polonijnym jakoś funkcjonowała. Prawdopodobnie pomagała Stefanii Łazarskiej, która była świadkową na jej ślubie. Stefania Łazarska to była malarka, dzisiaj byśmy powiedzieli designerka, no, jakaś pionierka designu, artystka, która tworzyła lalki szmaciane i stworzyła takie atelier, w którym polscy artyści szyli lalki i sprzedawali je i dzięki temu mogli w ogóle przetrwać wojnę. Między innymi Tadeusz Makowski, bardzo znany malarz, to państwo wszyscy kojarzycie, takie pajacyki, które malował dzieci i tak dalej. No on między innymi szył te lalki, biedak. Tylko, że te lalki miały ogromne powodzenie. To nie no były tak, lalki. Tak. To były tak zwane buduarowe. Każdy szanujący się dom chciał mieć taką lalkę. Te lalki cieszyły się dużym powodzeniem, więc Lunia prawdopodobnie w jakiś tam sposób też asystowała czy pomagała, tego dokładnie nie wiemy. No ale jakby przyjechała do Paryża, no nie mając jakichś konkretnych, z tego co udało mi się ustalić, konkretnych zainteresowań czy jakiegoś sprecyzowanego planu na życie. A tutaj ta sztuka ją, można powiedzieć, pochłonęła, wessała i ten świat ją absolutnie zagarnął i rzeczywiście to, co dał jej Modigliani, no było jednak, było jakimś takim, było jakimś takim fermentem, który po prostu, na gruncie którego ona zbudowała swoje dorosłe, już takie dojrzałe życie, można powiedzieć, po jego śmierci już po 1920 roku. Pani Teresa, ale ja pytałam tak, trochę będę wścibska. Czy ona nie była trochę wyklęta przez rodzinę? No bo wyjechać do Paryża, trafić w ten tygiel artystyczny, w ten światek, który no, nie był postrzegany jako coś wspaniałego, dobrego. Mhm. Mąż wyjechał, fanatyk, jak mówi o nim Sylwia. Zaraz się okazało, że już go nie ma, że nie żyje. Ona zostaje sama. No, co prawda mieszka u Zborowskich. Zresztą, proszę Państwa, to było niesamowite mieszkanie, prawda? Tak, bo tak. Zborowski marszant, jego żona, nie żona, Hanka, bo no, nigdy nie wzięli ślubu, chociaż tak. Na grobie na paryskim cmentarzu jest napisane Zborowscy, prawda? Tak, oni jakby udawali, że są małżeństwem. Udawali, że są małżeństwem, ale nie byli, bo mógłby być to postrzegane jako mezalians. W małym pokoiku mieszkała Lunia Czechowska. I każdego dnia, około 14, jak się zerwał, prawda, po nocnych eskapadach, przychodził malować Modigliani. Była jeszcze dziewczyna do pomocy, Polet. No właśnie, wykleła ją ta rodzina Makowskich, czy nie? Nie wydaje mi się. Co prawda, to było, trzeba pamiętać, że okres wojny, no to były bardzo trudne te kontakty, przypuszczam. Nie zachowały się listy z tego okresu. Zachowało się wiele kartek pocztowych. Listów nie. Lunia nie pisała długich listów, ale z okresu międzywojennego. Z takich notatek, jakichś opowieści, no można, ja mogę tylko bazować na tym, co moja babcia, czyli siostra Luni, przekazała i co moja mama. Wydaje mi się, że życie tych dwóch pań, czyli Luni i mojej babci, było tak różne, że dla mojej babci to
było coś takiego trochę dziwnego i oczywiście niepokojącego, no bo jak ona sobie tam mogła dawać radę sama, więc to były takie niepokoje, bo coś, jakieś takie są wspominki, że miała, że była związana z jakimś może Francuzem, że może miała cesarskie cięcie, jakieś były kłopoty na pewno tego typu, że czy sobie da radę, jak ona, czy to przeżyje, no to są oczywiście w takim środowisku młoda kobieta mogła być narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. No i pamiętajmy, że była wojna, więc też ta komunikacja nawet listowna była na pewno trudna. Potem przyszły lata 20. Moja babcia zajęta była rodziną, była bardzo oddana rodzinie i zajęła się swoją matką, która, prawda, straciła męża i też potrzebowała wsparcia i tak dalej. Więc Lunia była dla mojej babci osobą, która jak gdyby nie żyła zupełnie tak innym życiem i tak zajęta z jakby no, karierą, prawda? Więc to w tamtych czasach kobieta, która się zajmuje karierą i swoim życiem, nie ma dzieci, no wyszła organizuje wystawy, jeździ, tak, podróżuje. Tak, przysyła kartki, tu jest Monte Carlo, tu jest tam, tak. Tu jest siam, a moja babcia, prawda, jak ta matka Polka, pilnuje domu, pilnuje swoich dzieci, oddana mężowi całkowicie, a poza tym tych pięciu braci na dokładkę, których młodszych, których też trzeba no, wspierać i różne narzeczone tych braci, także ten dom mojej babci pełen życia i pełen ludzi. I Lunia taka egzotyczna. Trochę egzotyczna. Jest zachowana kartka pocztowa z 1937 roku, kiedy jest jak się to nazywa? Międzynarodowa wystawa w Paryżu, która trwa wiele miesięcy. I Lunia pisze, że znalazła tam pracę i pracuje i to jest bardzo dobrze dla niej i tak dalej. Nawet pyta się, dlaczego Stefan nie może przyjechać. Stefan był jednym z jej braci, który był architektem, mieszkał we Lwowie. Że to by bardzo mu to, prawda, rozwinęło jego horyzonty i tak dalej. Także ten kontakt był, ale to były dwa różne światy. Oczywiście, że one się łączyły. Lunia przyjechała raz do Polski w 1935 roku. To był taki zjazd rodzinny. Jest bardzo ładne zdjęcie właśnie rodzeństwa całego. Babcia Makowska w środku i pięciu braci i te dwie siostry stoją. Na fanpage'u Sylwia Ziętek, pisarka, jest to zdjęcie. I na Polkach też. Tak. Proszę, zerknijcie. Więc mnie się wydaje, że moja babcia miała taki troszkę czasem ironiczny stosunek do Luni, no bo po prostu ona się poświęciła rodzinie, prawda? Są takie, nawet tak jest, mówiła, że ona nie widziała nieba, bo albo był duży ogród, w którym ona wszystko trzeba było, prawda, przerobić, zebrać, zawykować, albo była w kuchni, więc i dbała o rodzinę fantastycznie, a potem, ponieważ to był duży dom, no to przyszły lata powojenne, nie było środków, żeby utrzymać ten dom, no to babcia chodziła, podpierała, co tam jak mogła utrzymać, nawet kury hodowała w Krakowie tuż obok domu, żeby zdobyć środki do życia. No tak, a Lunia wtedy Czapskiemu wystawę w Paryżu organizowała. Dwa światy, proszę Państwa. Bardzo, bardzo różne światy. Sylwia, ty jak zbierałaś się materiały do Polek na Montparnasse, jak próbowałaś dowiedzieć się jak najwięcej o tych swoich wspaniałych artystkach, o tych naszych wspaniałych artystkach, to po prostu przychodziłaś koło tej kamienicy, w którym plątałam się tam bardzo dużo zborowcy, na Montparnasse. W którym mieszkała Lunia, w którym malował Modigliani. Tak, to zawsze i miałaś takie zwidy, że oni tam są, tak, prawda? Tak, tak. Bardzo często tamtędy chodziłam. To jest taka maleńka uliczka Joseph Bara, blisko bulwaru Montparnasse i no może nie jest jakaś spektakularna, ale jakby wiedziałam, że to jest ta kamienica. Tam też w tej kamienicy mieszkał polski malarz, też pochodzący z Krakowa, Kiesling. On miał na górze pracownię z takim dużym przeszkleniem. Zresztą jak kiedyś Państwo będziecie w Paryżu, naprawdę bardzo zachęcam, aby odwiedzić tą uliczkę i pójść też do kawiarni La Rotonde, która była takim sercem Montparnasse'u i tam się zresztą
Ona funkcjonuje do dzisiaj, tam dzisiaj wiszą na ścianach kopie obrazów Modiglianiego i tam zresztą Lunia poznała Modiglianiego, to wynika z jej wspomnień. No i wracając do kamienicy przy Joseph Barra, no ja po prostu to od razu mi uruchamiało wyobraźnię. Ja widziałam światło w mieszkaniu Zborowskich, widziałam właśnie tych ludzi, jak w takie jakieś chłodne wieczory siadają przy stole razem, jedzą jakąś tam skromną kolację, tutaj schnie obraz właśnie namalowany tego dnia przez Modiglianiego, oni sobie rozmawiają, bynajmniej nie po polsku, bo Modigliani ich strasznie gonił, mówiąc wprost, nie lubił, kiedy rozmawiali przy nim po polsku, więc siedziała grupa, powiedzmy, 5 Polaków, wliczając Kislinga, i musieli jeszcze rozmawiać po francusku, ale Modigliani takiego wymagał zachowania. I to bardzo, bardzo na mnie działało i sama ta historia właśnie, no nieznana szerzej, tak? Historia Zborowskiego, który poświęcił naprawdę bardzo wiele i w zasadzie gdyby nie to, że on jak jakiś wariat kompletny wierzył w Modiglianiego, wierzył, że to wszystko ma sens, nie wiadomo, czy dzisiaj w ogóle byśmy wiedzieli, kim był Modigliani, czy w ogóle byśmy znali jego obrazy, bo być może by wylądowały gdzieś na śmietniku jako coś zupełnie nieciekawego, nie cieszącego się uznaniem. No tych obrazów naprawdę nikt nie kupował praktycznie, więc gdyby nie ta polska, ja ich nazywałam tak polską bandą, a gdyby nie ta polska banda i ich wsparcie, być może Modiglianiego by w ogóle nie było, ani jego obrazów. I to wydało mi się bardzo, bardzo ważne, ważne do przekazania i do utrwalenia, ponieważ jednak ta wiedza jest bardzo skromna. Tutaj dodam, że nawet jeśli chodzi o realia francuskiego rynku sztuki, co dla mnie jest bardzo bolesne, no, ale Zborowski nie jest najlepiej postrzegany we Francji. To znaczy trochę uważano, kiedy już Modigliani stał się sławny, oczywiście wiele lat po śmierci, stał się sławny i jego obrazy zaczęły osiągać niewiarygodne ceny, no to też oczywiście zazdroszczono Zborowskiemu, że no miał takiego podopiecznego, który okazał się tak wspaniałym artystą, ale uważano, że Zborowski po prostu był takim wariatem, no poetą wariatem, któremu się trafiło. No po prostu los go w jakiś sposób wynagrodził, ale sam Zborowski ani nie miał kompetencji w zakresie rynku sztuki, ani jakby osobiście niczego nie dokonał, co jest bardzo krzywdzące dla Zborowskiego, ale obawiam się, że ten wizerunek będzie jeszcze długo we Francji funkcjonował. Tutaj tylko Państwu powiem, że we wrześniu tego roku zostanie otwarta wystawa Modiglianiego w Paryżu, w Musée de l'Orangerie. I to będzie wystawa, która się będzie nazywała Modigliani et son marchand, czyli Modigliani i jego marszant. I bynajmniej nie będzie to wystawa poświęcona Zborowskiemu, tylko Paulowi Guillaume. Zresztą Paul Guillaume występuje w mojej książce. Paul Guillaume był tylko na początku jego marszanta. Tak, i on był takim człowiekiem, który robił zawrotną karierę. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że taki młody, sprytny, bardzo, bardzo sprawnie poruszający się w świecie sztuki mężczyzna, który no próbował coś tam z Modiglianim zrobić, ale generalnie obrazy się nie sprzedawały i zupełnie tego Modiglianiego, no nie chcę użyć kolokwialnego wyrażenia, no jakby dał sobie z nim spokój. Natomiast Przejął go Zborowski, ale on nie jest poważany, nie jest uważany z tego powodu, że nie jest Francuzem? No nie był, tak, oczywiście Francja, no oczywiście tak postępuje, to znaczy asymiluje ludzi, którzy osiągnęli sukces. Tak jak Kisling, który rzeczywiście osiągnął zawrotny sukces i jego obrazy do dzisiaj osiągają ogromne ceny, no uważany jest we Francji za Francuza. I Kisling jest tak, a Zborowski to był jakiś człowiek z dziwnego kraju, jakiś poeta, jakiś wariat, coś mu się tam trafiło. I no to jest wielki żal. Oczywiście ja na tyle, ile jestem w stanie coś zrobić z tą sprawą, będę na pewno próbowała jakimiś środkami zwrócić uwagę pewnych osób jednak na osobę Zborowskiego. Trochę liczę na ten film, który powstaje, bo to może Państwo słyszeliście, że Johnny Depp kręci film o Modiglianim. On jako reżyser, chyba Modiglianiego nie zagra, bo już nie te lata, ale no Al Pacino też jest
koproducentem tego filmu. No i tam będzie Zborowski występował, więc może to też troszeczkę jego postać. No nie wiem, czy będzie Lunia. Wysłałaś już Depowi swoją książkę, czy tak, nie? Oczywiście, przeczytał, myślę, że bez problemu i no, liczę oczywiście na to, że elementy mojej książki się znajdą w tym filmie. Bo relacja Modigliani-Zborowski to nie była relacja marszant-artysta. To było coś więcej. To była relacja przyjacielska, to był rodzaj miłości, prawda? Miłości i to jednostronnej bardziej. No właśnie, miłości Zborowskiego i do Hanki do Modiglianiego, chociaż Hanka była mniej... bardziej sceptyczna. Hanka zawsze się wykazywała taką przytomnością mocno umysłu, mocno stała na ziemi, no Zborowski bujał w obłokach, jakby on zawsze patrzył gdzieś tam poza horyzont i ona się musiała martwić o to, co oni zjedzą na kolację, czy to będzie ta nieszczęsna fasola, czy może coś innego, więc ona była tą taką siłą racjonalną. Lunia była taką, można powiedzieć, asystentką w pewnym sensie, no i Zborowskiego, zresztą on ją tak czasami przedstawiał, bo jednak asystowała przy tych różnych próbach sprzedaży, przy rozmowach z kolekcjonerami, ja to też w książce opisuję, te przeróżne jakieś perypetie, też prawdziwe, bo... No i sukcesy, prawda? No i sukcesy, bo Zborowski zawdzięczał jej to, że się coś dobrze sprzedało. No tak, ona też potrafiła w jakiś tam sposób, uczyła się też tego, jak sprzedawać obrazy, jak rozmawiać z krytykami, jak rozmawiać z kolekcjonerami przede wszystkim, więc też edukowała się w takim właśnie kierunku galerzystki, marszantki. No i asystowała Modiglianiemu, no była jego modelką. Zborowski i Hanka też, Hanka, bo na nią się mówiło Hanka, Anna Zborowska też, ponieważ jakby pozowanie było bardzo drogie w tamtym czasie, w czasie I wojny światowej, ponieważ kobiety ruszyły do pracy, która do tej pory była uważana za męską. No bo mężczyźni poszli na front i nagle kobiety zaczęły prowadzić tramwaje, taksówki, ambulanse, prowadzić interesy dotychczas dla nich w ogóle niedostępne. I tu ja zrobię malutką przerwę i to jest też bardzo, bardzo ciekawa część tej książki, ten wątek siły kobiecej, wątek feministyczny, wątek tego brania sprawy w swoje ręce, tego obcinania włosów w asymetryczne fryzury. Ale Lunia nie obcięła. Lunia nie obcięła. Tak. Tam są też takie wątki tożsamościowe, prawda? I jakoś delikatnie zaznaczasz wątki homoseksualne. Te sprawy się pojawiają, więc to jest też świetnie opisana... No taki klimat epoki. Tak, świetnie opisane. No, jedna z płaszczyzn tej książki. Mogę coś dodać? Proszę bardzo, pani Tereso. Ponieważ jesteśmy w takim liberalnym kraju i właśnie te wszystkie... Brawa, chcemy, żeby ten kraj był Teresy. Liberalny. Brawa. Brawa dla pani Teresy. Chciałabym wierzyć, że jesteśmy w liberalnym kraju. A w każdym bądź razie w tym naszym otoczeniu... Z tego, co rozumiem, od dwie przyjechałyście z zagranicy kilka dni jesteśmy, temu, prawda? Jest taki wątek również w życiu Luni, już bardzo dorosłym. Jest taka pani Edmond, kiedy to już są pewnie lata, no tak może lata 60., bo ona też wcześniej straciła drugiego męża. Nie wiem, czy może tylko wspomnę o tym, że to chyba była wielka miłość. To on był kolekcjonerem, galerzystą. Tak, ale był też reżyserem teatralnym. Zenon Choroszczo. Zenon Choroszczo, ziemianin, podobno bardzo zamożny, no przed wojną nawet z własnym sumptem mu wystawił teatr w Warszawie, potem wylądował we Lwowie też. Też tak, prawda? No można go tam wygooglować, spod Orszy. W tej chwili to jest Białoruś. No wtedy też była. No w każdym razie, to zaraz, bo to tak trochę dygresje są. ale chyba dobrą taką parę tworzyli i lubili się bawić. No to też to o tym powiem, bo to też taka ciekawostka, że jeden z braci Luni podróżował do Ameryki Południowej. Tam innego brata miał już, ale on miał takie nawiązać kontakty z Polonią polską w różnych krajach Ameryki Południowej i chyba wracając zatrzymał się u Luni i u tego Zenka Choroszczo. No i tak mama pisze w swoich notatkach, że no, Bronek nic nie pamiętał z tego pobytu w Paryżu, bo cały czas byli na rauszu. Także oni się bawili się tam
dobrze, no ale to pewnie coś więcej też oglądali, ale wszystko jedno. On zresztą zmarł w 1950 roku, z tego co wiem. Nie wiem dokładnie na co, to też było w Prowansji. Prawdopodobnie chorował, pewnie był starszy sporo od Luni, bo moja mama była raz w Paryżu, znaczy więcej razy, to była taka pierwsza wycieczka jeszcze orbisowska w latach, w pierwszych latach 60. I Lunia opowiadała jej o Zdenku i o chorobie, ale nie wiem więcej na ten temat. I potem nawiązała się jakaś taka wielka przyjaźń, może właśnie ze strony takiej pani, młodszej od Luni, pani Edmond, która przychodziła do galerii, tam gdzie Lunia pracowała czy prowadziła tą galerię. Ta pani pracowała w banku, więc miała inne zainteresowania. Siadywała w galerii i wpatrywała się w Lunię. Ta przyjaźń trwała wiele lat. Podobno mogła mieć jakieś, prawda, takie podłoże erotyczne. Nie wiemy dokładnie, bo tego, prawda, nie mamy żadnych dowodów ani opisów Luni. Trwała do 1974 roku i z jakichś powodów, których nie wiemy dokładnie, Lunia się zupełnie obraziła na Edmond i ta przyjaźń się przerwała. Ale Edmond przyjeżdżała nawet do Polski i śladami Luni podróżowała, odwiedzała miejsca, gdzie Lunia mieszkała w Krakowie. Także miała kontakt z nami. Ja też nawet do niej pisałam listy po francusku, a Edmond mi poprawiała i odsyłała z powrotem. No tak wielu tych listów, może ja nie byłam taka pilna uczennica, ale ona bardzo, bardzo po prostu z taką atencją i dobrą emocją do naszej rodziny miała. Zresztą jak ja przyjechałam, bo miałam 16 lat i z taką wycieczką szkolną byłam w Paryżu, to jakoś... Poznałaś Lunię. Poznałam wtedy Lunię. Lunia już przecież była starszą panią, ale to był tylko jeden taki dzień krótki i Lunia zafundowała nam taksówkę i objeżdżałyśmy cały Paryż, co potem moja mama skomentowała, no to był bardzo duży gest ze strony Luni. Może Edmond pomagała nawet w tym, jeżeli chodzi o finansowo, bo to były takie wzloty i upadki, jeżeli chodzi o dochody Luni, na pewno. To no, nie miała... Być może nawet jest taka opinia, że Zenek to był birbant, więc może te wszystkie te gale... Przepił. Tak. Nie, no, przepraszam. Może. Ale na rynku sztuki wiadomo, wzloty i upadki. Wzloty i upadki, coś się zarobi, coś się straci. I tak też było chyba, jeżeli chodzi o dochody Luni. No, w każdym bądź razie Edmond na pewno stanowiła jakieś takie stabilność, jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, bo nawet pomogła z mieszkaniem, które gdzieś było bardzo blisko też, gdzie ona mieszkała, jakiś z ładnym tarasem i tak dalej. No, to się właśnie, ta przyjaźń upadła i nie wiemy z jakiego powodu, co się stało, ale Edmond została chyba w dalszym ciągu wielbicielką i na pogrzeb Luni, czy jakiś rodzaj, nie wiem, wspomnienia, przyjechała w 1990 roku. Więc zresztą no to też powiem, bo to tak chciałabym jakiś uczcić intuicję mojej mamy, która pisze w liście do mnie o śmierci Luni. No tak by było dobrze, żeby ktoś napisał o damie Modiglianiego. I nawet mówi, no może zapytam, bo myśmy byli, znaliśmy dobrze rodzinę Karpiński, między innymi Wojtka Karpińskiego, który był przecież znanym publicystą we Francji też. No, to by było tak dobrze, tak może zapytam Wojtka Karpińskiego, bo przecież żyje jeszcze Edmond, a ona tak dużo wie. No, ale nic z tego nie było, także mamy Sylwię, która właśnie, zrobiła tą wielką pracę. Tak. Brawo, dziękuję bardzo. Rzeczywiście zrobiła wielką pracę. Jest taka scena w książce, mówię scena, bo czasem te książki czytałam jak serial, Sylwia. Już widziałam, że to są kolejne odcinki i można z tego zrobić co najmniej 8 albo 10. Zapraszam producentów do współpracy. Proszę Państwa. Tak. Jest taka scena, kiedy
Bondiliani i Lunia spacerują, przystają i on szybko kreśli jej portret. Tak. A potem ten portret jej wręcza, chociaż trochę się z nią droczy, bo mówi, że chciałby zostawić dla siebie. Tak. Jest ten portret w rodzinie pani Tereso? Znaczy nie, w rodzinie wiem, że nie jest. Przepraszam. Nic nie ma. Nie ma, ale to jest rzeczywiście portret datowany. Znaczy ja się zainspirowałam. To jest jeden z takich piękniejszych rysunkowych portretów Luni, kiedy ona rzeczywiście jest taki ma włos rozwiany i on jest opatrzony datą, co jakby Modigliani bardzo rzadko stosował ten zabieg. On był w ogóle generalnie człowiekiem, którego nie interesowały daty, informacje, adresy. Jak pisał list, to nie datował. No taki był bardzo, bardzo, no nie przywiązywał żadnej wagi do takich, tego typu faktycznej strony życia. A tutaj pojawia się ta data na tym rysunku, więc ten rysunek musiał upamiętniać coś szczególnego, jakiś szczególny moment. No i ja sobie tutaj oczywiście nie ukrywam, że dopisałam, no to już jest licencja poetyka, tą scenę na placu właśnie paryskim, placu Furstenberg, kiedy on ją rysuje. I no tak sobie to wyobraziłam. To był 1919 rok, czerwiec 1919 roku, kiedy właśnie ta relacja Modiglianiego i Luni była bardzo, bardzo intensywna. Zresztą ona to też w swoich wspomnieniach zaznacza, że właśnie ten czerwiec 19 roku to był moment, kiedy spacerowali po Paryżu. Ona się starała, no, opiekowała się nim i wierzyła, że przy niej on przestanie pić alkohol, że przynajmniej ograniczy, że ona go uratuje, bo on się zmagał z gruźlicą, z alkoholizmem i tak dalej, więc ona miała w sobie taką wolę bycia tą osobą, która go wyciągnie z nałogu, która go uratuje po prostu. No i rzeczywiście te spacery, te kina, to ja tego nie wymyśliłam. Kolacyjki, oni rzeczywiście po tym Paryżu tak krążyli. Ona to też wymienia, oczywiście nie wymienia konkretnych kin, ale ja sobie sprawdziłam, jakie kina działały w Paryżu w czerwcu i jakie filmy wyświetlano, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście widzieli właśnie te filmy. No i to był taki, wydaje mi się, piękny moment i taki ostatni chyba piękny moment w życiu Modiglianiego, ponieważ on już jesienią bardzo zachorował, to też nie jest dobre stwierdzenie, bo on był chory cały czas, ale ta choroba kompletnie się rozwinęła, no i już w styczniu 1920 roku już nie żył, więc tak naprawdę to był taki moment, no taki piękniejszy tej końcówki życia, kiedy on prawdopodobnie wtedy właśnie namalował ten właśnie portret Luni z profilu, niezwykle, niezwykle piękny. Dodam tylko, że nie wiadomo w tej chwili, gdzie się znajduje ten obraz. To jest też bardzo tajemnicza sprawa. On należy do takiej kolekcji prywatnej, natomiast od lat 60. nie był pokazywany na żadnej wystawie, nigdzie. Mam nadzieję, że nie spotkał go los podobny do portretu Luni z wachlarzem, bo tu państwo może wiecie, że, no ale ja tutaj przytoczę tą historię, że ten obraz Luni z wachlarzem został skradziony z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu w 2010 roku. Tak, to jest fragment tutaj tego obrazu. Został skradziony i de facto nie wiemy do dzisiaj, czy w ogóle jeszcze istnieje, ponieważ w ramach procesu jeden z panów zaangażowanych w tą kradzież zeznał, że bojąc się policji, bojąc się po prostu być złapanym, podobno wyrzucił ten obraz do śmietnika w szóstej dzielnicy Paryża, do kontenera ze śmieciami. I tego nie wiemy, czy on naprawdę wrzucił ten obraz. Czy... Zwykle jednak historia pokazuje, że te bardzo drogie obrazy słynnych malarzy, one nigdy nie giną. One znajdują się wiele, wiele lat później w jakichś przedziwnych miejscach, w jakichś szafach w Bułgarii. Być może ta Lunia teraz wisi na ścianie jakiegoś po prostu w Meksyku, w jakimś kartelu narkotykowym. To jest bardzo prawdopodobne, ponieważ kartele narkotykowe zabezpieczają transakcje dziełami sztuki, takimi niesprzedawalnymi, bardzo drogimi, więc być może właśnie w tej chwili jakiś pan, licząc pieniądze, patrzy na Lunię z wachlarzem. I ta Lunia z wachlarzem teraz może być warta i 300 milionów dolarów, prawda? Myślę, że tak. A tu może, Tereso, przepraszam, może byś tylko przytoczyła tą historię tego,
tego tutaj artefaktu, bo to jest autentyczna pamiątka rodzinna, tak, ta, którą mamy, Teresa przywiozła. My mamy dwie takie, przepraszam, to muszę tak, ale to już wszyscy widzieli, tak? Bo mimo, że będzie mi trudno trzymać, ale tutaj jest napisane dla kochanej i drogiej siostrzyczki Feluni, Lunia, taką, jaką widział malarz Paryż. I taka dedykacja podobna jest dla mojej mamy, Pandeczki. Ja mam ją w Oslo, bo mieszkam w Oslo. Ta wersja, znaczy, bo to jest kopia oczywiście, ten obraz ma moja bratanica, która też tu jest obecna. Tutaj jeszcze są takie piękne, tak. Ale to nie wiem, czy już chcesz o tym mówić. No to mogę przeczytać, że tutaj moja mama dała to najpierw przekazała swojej bardzo kochanej synowej, przekazuje ciocie Lunie pamiątkę po mojej matce, grudzień 94 roku, a tutaj właśnie mama dla Marysi, wdzięcznym sercem przejęłam, teraz z miłością przekazuję mojej kochanej Marysieńce, którą Wanda kochała i która ma na sobie wiele z piękna kobiet tej rodziny, Wandy, Feluni i Luni. To jest naprawdę niezwykle więc piękny taką mamy, portret. Taką mamy pamiątkę. Kobiety w rodzinie mają ozdobę. Proszę Państwa, Sylwia Ziętek zabezpieczyła się na okładce słowem powieść, tak. Ale tak naprawdę wykonała tytaniczną pracę. Jeśli znacie Polki na Montparnasse, jeśli znacie poprzednie książki Sylwii Ziętek, również te, których akcja rozgrywa się w Warszawie, to wiecie Państwo, że zanim bohaterka naszego dzisiejszego wieczoru zasiądzie do roboty w swoim Luksemburgu, to poprzedza tę pracę wielkimi, potężnymi badaniami. Jeździ, szpera, sprawdza, chodzi, ogląda ściany, ogląda kąty, doszukuje się różnych informacji w archiwach, żeby jednak na końcu, jak w tym przypadku, i tak napisać to słowo powieść. No tutaj musiałam to słowo napisać, bo znaczy wydaje mi się, że ta historia jakby przytoczona tylko w oparciu o fakty, które znamy, no jednak byłaby troszeczkę zbyt skromna, to znaczy brakowałoby tego elementu emocjonalnego, no, który tylko powieść może zapewnić. To jest oczywiście moja wizja, moja opowieść, ale każdy z Państwa może w jakiś sposób sobie zrekonstruować tą historię po swojemu. Tutaj myślę, że też ważne jest w tej historii Luni to, że ona jest tak mało znana w naszym kraju, znaczy nie tylko w naszym kraju, w ogóle jest mało znana, co uważam, że szkoda i dlatego powstała ta książka, bo no nie mamy w naszej historii też tak wielu postaci, które by były bardzo blisko artystów o takiej renomie i takiej, tak znanych jak Modigliani, więc wydaje mi się, że Lunia Czechowska zasługuje no nie tylko na taką skromną książkę jak moja, ale zasługuje na film, na coś jeszcze, na może właśnie bardziej wnikliwe poszukiwania informacji o jej losach, o tym, jak prowadziła galerię w Paryżu, jak wyglądała jej praca. Ja tutaj tylko pokażę, bo tutaj też Teresa przywiozła ze sobą. To jest w ogóle unikat ta książka. To jest książka wydana w 56, zdaje się, roku. Tak. To jest książka Ambrogio Czeroniego, który miał taką ambicję, żeby stworzyć katalog raisonné Modiglianiego. Katalog raisonné to jest taki zbiór jakby wszystkich dzieł danego malarza. Jest bardzo ważny w karierze każdego artysty. Dodam, że minęła setna rocznica, znaczy 103 już de facto w tym roku śmierci Modiglianiego. Ten katalog raisonné nie powstał do tej pory. No ale Czeroni to był taki historyk sztuki włoski, miał ambicję taki katalog stworzyć. Wydał tą książkę, to jest taki można powiedzieć, no album. Tutaj mamy piękne reprodukcje. Tutaj tylko pokażę może. O, dziękuję bardzo, bo tutaj widzicie Państwo obraz, portret Luni, na którym no, ma tą właśnie kamę, którą dzisiaj na sobie ma nasza bohaterka.
bohaterka spotkania. Ta kamea też widnieje w ogóle na pierwszym portrecie, który Modigliani namalował Luni Czechowskiej. Ten portret się znajduje w Grenoble. Na szczęście nie został, nie wylądował w śmietniku paryskim, więc można go obejrzeć. I to jest wyjątkowa książka, ponieważ właśnie w niej zostały jedyny raz... O, tu jest kolejny z tą kameą. To też jest ta kamea właśnie. O, tak widać, nawet ją chyba trochę wyraźniej. Trochę wyraźniej. I w tej książce właśnie zostały opublikowane po raz pierwszy i no jedyny jak do tej pory wspomnienia Luni Czechowskiej, wspomnienia o jej relacji z Modiglianim, o jej życiu paryskim. Ona napisała je po francusku, bo już w tamtych czasach posługiwała się głównie francuskim. I rzeczywiście to była taka bazowa, można powiedzieć, to było bazowe dla mnie źródło, jeśli chodzi o narrację dla tej książki. Nigdy nie zostały te wspomnienia w Polsce opublikowane, niestety. Ale uważam, że... Na pewno przypuszczam, że to właśnie dzięki mojej mamie zostały przetłumaczone, tak dla rodziny. No ale to jakby jako rodzina, tak, ale to jakby nie, ale niestety nikt do tego nie ma dostępu. Zresztą w ogóle bardzo jest ciężko dotrzeć do tych wspomnień, bo książka jest unikatem w tej chwili. No ja mam kopię z biblioteki paryskiej, ale tylko kopię, no ale to i tak był sukces, że byłam w stanie te wspomnienia przeczytać. Więc może kiedyś ktoś to opublikuje, mam nadzieję. Pani Tereso, proszę nam powiedzieć o swoich uczuciach, kiedy pani czytała tę książkę, bo to jest książka troszkę o pani rodzinie też. Tak, no... Bardzo byłam wdzięczna Sylwii. No to jest licencja poetyka i tak myślałam, no rzeczywiście, że jest to rozszerzenie jakiegoś spojrzenia na człowieka, którego nie znałam blisko, no bo to takie krótkie, prawda, zwiedzanie Paryża w taksówce kilka godzin. Potem spotkałam Lunię raz, jak już ona była bardzo stara, też na jakimś lunchu. A tutaj, no... Poznawam ją jako taką żywą, młodą kobietę, która poszukuje szczęścia i swojej drogi w życiu. Więc nie, no tak się trochę nawet, może przesada, że się identyfikowałam, no bo już jestem dosyć w innym, że tak powiem, etapie życia. Ale mnie się wydaje, że dla młodych kobiet no to jest to takie poszukiwanie jakoś, gdzie ja jestem, kto, jaki mój los, co mnie spotka, jakie wybory robię w życiu, prawda, kogo kochać, kogo nie kochać. Tak, tak, no bo Modiglianiego było chyba ciężko nie kochać, ale rzeczywiście... Ale trudno żyć chyba. Trudno żyć, zdecydowanie. Było z nim bardzo trudno żyć. No, trudno było nie kochać. 8 miesięcy po śmierci Modiglianiego zborowscy powiedzieli Luni, że... Jej miłość, jej guru, jej, no właśnie, ktoś chyba najważniejszy w tamtym czasie umarł. Ona się dowiedziała w sierpniu, dobrze pamiętam, no w sierpniu tak, 2020 roku, tak, dopiero. Kiedy on w styczniu umarł. Ona się de facto we wrześniu wróciła do Paryża, czyli no on zmarł w styczniu. No to jest bardzo taki przykry jakby element tej całej historii i tutaj dostaję często pytania od czytelniczek, czy to naprawdę tak było, że Lunia nie wiedziała, że Modigliani umarł. I tak naprawdę było, ona o tym pisze w swoich wspomnieniach, bo ona wyjechała do sanatorium. Prawdopodobnie no też ten związek z Modiglianim no dosyć mocno ją emocjonalnie wykończył po prostu. Ona zresztą chciała, żeby Modigliani z nią wyjechał i widziała w tym jakąś szansę dla niego podreperowania zdrowia. Liczyła na to, że on jednak w jakiś sposób tą gruźlicę przynajmniej... zaleczy, że będzie w stanie funkcjonować i bardzo chciała, żeby on z nią pojechał i przeznaczyła własne środki finansowe na to, chciała mu zasponsorować ten wyjazd. I on początkowo się zgodził, natomiast jego sytuacja była życiowa taka, że jego partnerka życiowa, Jeanne Buterne, była w drugiej ciąży i po prostu nie chciała, żeby on ją zostawiał, żeby wyjeżdżał z Paryża i on rzeczywiście... Jakby wiedząc, mając świadomość tego, że jest w bardzo złym stanie zdrowotnym, że tak naprawdę
zostało mu niewiele czasu, no jednak został przy Jean. I Lunia wyjechała sama do tego sanatorium, pisała do Modiglianiego, ona też wspomina właśnie, pisze w tych swoich wspomnieniach, że wysyłała mu jakieś suszone kwiatki, pisała do niego, nigdy nie dostawała odpowiedzi, no i korespondowała ze Zborowskimi cały czas i się zawsze pytała właśnie, a jak Amedeo, a w końcu czy się urodziło to dziecko, jakiej płci jest drugie dziecko Amadeo. I Zborowscy nie powiadomili jej listownie o tym, że Modigliani zmarł 24 stycznia, a jego partnerka Jeanne Buterne, no też bliska osoba Luni, popełniła samobójstwo 2 dni po jego śmierci, skoczyła z okna mieszkania swoich rodziców, będąc w 9 miesiącu ciąży. Także w zasadzie zmarły 3 osoby, można powiedzieć. I o tym Lunia nie została poinformowana. Dopiero kiedy wróciła do Paryża, już po tej rekonwalescencji swojej, na początku września, dowiedziała się o tym i to też od kogoś, jak ona sama to wskazała we wspomnieniach, od jakiejś swojej znajomej Szwedki na ulicy gdzieś na Montparnasse. I dla niej był to absolutny szok. No i możemy się zastanawiać, dlaczego Zborowscy postąpili tak, a nie inaczej. Oczywiście teoretycznie chcieli ją chronić, bo wiedzieli, że ona ma no dosyć jakby naruszony system nerwowy. Ta relacja z Modiglianim była dla niej ciężkim przeżyciem i ona w jakiś sposób z trudem odzyskiwała tą stabilność emocjonalną. No ale z drugiej strony tak długie milczenie jednak sugeruje, że stały za tą decyzją też chyba inne kwestie, no bardzo prozaiczne, finansowe po prostu, bo w momencie, kiedy zmarł Modigliani, już w dniu jego śmierci zaczęli się interesować paryscy kolekcjonerzy jego obrazami, a tak jak mówiłam wcześniej, za życia Modiglianiego nawet za 50 franków było ciężko Zborowskiemu sprzedać obraz. 50 franków wtedy to nie była jakaś zawrotna suma. W momencie pogrzebu już do Zborowskiego jakby ustawiały się kolejki, już chciano kupować, już oferowano 250 franków za obraz i te ceny obrazów Modiglianiego w zasadzie z dnia na dzień rosły. Ta śmierć Jeanne Buterne była takim wielkim wstrząsem dla tej społeczności paryskiej, dla Montparnasse'u. Powstawały piosenki o ich tragicznej miłości i było to takie wydarzenie bardzo traumatyczne dla środowiska tej bohemy artystycznej, no ale też przyczyniło się do tego, że no, sława artysty zaczęła rosnąć i te obrazy bardzo szybko znalazły nabywców. Po prostu błyskawicznie. No, śmierć artysty jednak, no to nie jest tylko przypadek Modiglianiego, bo przecież no, szkoda tu wymieniać, ale bardzo często tak jest, że artysta niedoceniany no, po śmierci nagle okazuje się fantastyczny. Tak było z Modiglianim. I Zborowski bardzo szybko sprzedał w zasadzie wszystko, co miał. Wszystkie obrazy Modiglianiego, które posiadał i prawdopodobnie nie chciał, żeby Lunia Czechowska w jakiś sposób w tym partycypowała. To znaczy musiałby się, mówiąc kolokwialnie, no podzielić chociaż jakimś ułamkiem tej sumy. No w końcu ona też pracowała, też jakby była częścią tej rodziny i też jej wysiłki były istotne w całym tym procesie malowania i powstawania tych dzieł. Kiedy ona już wróciła, to w zasadzie, mówiąc wprost, było pozamiatane, bo praktycznie wszystko zostało sprzedane. Obrazów nie było i chyba to no, ta cała sytuacja wpłynęła na relacje ze Zborowskimi. Ona już po prostu poszła swoją drogą, podjęła pracę w galerii. Miała żal pani Teresu? Coś pani wie na ten temat? Znaczy, taka jest opinia chyba w rodzinie. Czy, no, nie wiem, czy mama miała, czy babcia jakiś, czy w takim razie, no, to jeszcze żyła jej matka, prawda, Luni. Czy były jakieś wiadomości na ten temat? Ale tak się sugeruje, że Lunia została w pewnym sensie może nie oszukana, bo to może za dużo powiedziane, ale wykolegowana. Tak, no że coś też straciła. No być może, że nawet miała jakiś obraz, który jej Modigliani podarował. No nie wiemy tego dokładnie. Tego nie wiemy. Natomiast ale tu trzeba jakby powiedzieć tylko jedną rzecz, że też ten kontrakt, który był zawarty między Zborowskim a Modiglianim, to był taki specyficzny rodzaj umowy, który też właśnie w czasach I wojny światowej w Paryżu stał się popularny, kiedy właśnie artyści głodowali, mówiąc wprost.
I to była umowa tego typu, że Zborowski wypłacał Modiglianiemu stawkę dzienną, niewielką w sumie sumę, ale jakby wszystko, co Modigliani stworzył, automatycznie stawało się własnością Zborowskiego. Oczywiście był w tym element ryzyka, no bo de facto przez 3 lata Zborowski tylko inwestował, bo musiał te pieniądze skądś pozyskać i Modiglianiemu wypłacać te sumy, które tamten w zasadzie natychmiast przepijał. Szedł zaraz do La Rotonde, postawiał wino kolegom albo sam sobie tam wypił. Zborowscy go żywili, ubierali, kupowali farby, zapewniali modeli i tak dalej, modelki. Jakby dlatego też cały czas malował swoje otoczenie i przyjaciół, bo, no bo to byli ludzie, którzy byli pod ręką i nie trzeba było im płacić za pozowanie. Więc tak każdy z łapanki po prostu siadał do portretu. No ale mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę ten kontrakt, no była ta dosyć okrutna sytuacja, bo w momencie, kiedy Modigliani zmarł, zmarła Jeanne, oni osierocili córkę Giovannę, która miała rok, 2 miesiące dziewczynka i ona nie odziedziczyła niczego po rodzicach, no bo wszystko, co jej ojciec stworzył, no było własnością Marszanda. I rzeczywiście to często też dostaję takie zapytania ze strony czytelniczek. Bardzo się, wiem, że Państwo interesujecie właśnie losami tej dziewczynki. To oczywiście nie, tutaj to też ma związek poniekąd z Lunią, ponieważ Lunia Czechowska opiekowała się w ogóle córką Modiglianiego, ponieważ Jeanne Buterne, no dzisiaj możemy powiedzieć, że była w depresji poporodowej prawdopodobnie. No generalnie zmagała się z jakimś kryzysem psychicznym, była w drugiej ciąży, biorąc pod uwagę sytuację, w której się znajdowali, czyli zero pieniędzy, zero perspektyw, jakby brak środków w ogóle na życie, no była to dosyć... tragiczna sytuacja i to Lunia Czechowska jakby została poniekąd zmuszona, żeby opiekować się tym dzieckiem, co musiało być dla niej też emocjonalnie bardzo trudne, no bo ona jednak kochała Modiglianiego. I padło to słowo, jednak no tak, kochała, no myślę, że tak. No i teraz zajmowanie się jakby dzieckiem tego mężczyzny, którego jakby chciała dla siebie, no już przepraszam, że mówię to w taki łopatologiczny sposób, no było dosyć trudne, no ale w pewnym momencie jakby Lunia już też nie dała rady, przypuszczam, że bardziej emocjonalnie niż bo miała praktykę w opiece nad dziećmi, bo miała przecież braci młodszych, więc na pewno praktykę, jeśli chodzi o zajmowanie się dziećmi, miała. No i ta córeczka de facto po śmierci rodziców trafiła do Livorno, do miasta, w którym się urodził Modigliani. Jego matka zajęła się dzieckiem, bo jakby rodzice Jeanne Buterne nie chcieli w ogóle mieć nic z nią wspólnego. Została historyczką sztuki i niestety w jakiś sposób chyba jednak ten nauk alkoholowy Modiglianiego miał jakieś podłoże genetyczne, ponieważ ona też się zmagała z tym bardzo trudnym problemem i no też poniekąd można powiedzieć, że alkohol ją zabił, tak jak jej ojca, niestety. Ale żyją do tej pory wnuczki Modiglianiego. Miała 2 córki, więc wnuczki żyją we Włoszech. No właśnie, bo chciałam skończyć życiem, a nie śmiercią. Bo nie, no wnuczki żyją, to spotkanie, walczą, proszę Państwa, obrazy. Sylwia Ziętek ożywiła ten świat ostatnich 3 lat, drugiego dziesięciolecia XX wieku, ożywiła ten Paryż i to naprawdę ożywiła go znakomicie z takimi bardzo konkretnymi szczegółami, za co bardzo dziękuję. Dziękuję Paniom, że mogłam z Paniami porozmawiać. To jest, proszę Państwa, czas teraz na pytania od Państwa do Pani Teresy Rechbinder i do Sylwii Ziętek. Proszę bardzo. Kto ma ochotę, proszę pytać. Ostatni rząd. O, najpierw był Pan tam daleko, daleko. Dzień dobry wszystkim. Pani Tereso, z góry bardzo dziękuję za poświęcony czas i w ogóle przywrócenie pamięci. Nazywam się Adam Krypiński i przychodzę z bardzo nietypowym pytaniem. Zajmuję się Ksawerem Dunikowskim. I Ksawer Dunikowski wyrzeźbił portret bolszewika. I wielu różnych historyków sztuki próbuje podpisać jako męża Luni. I pytanie, czy ma pani zdjęcie pierwszego męża, żebyśmy mogli porównać i pokazać historykom, nie, tak czy nie? Ja nie mam. Ja nie mam, ale właśnie znalazłam, prawdopodobnie wygooglowałam, że jest. Ten pomnik znajduje się
chyba ta wystawa została zamknięta niedawno, modernizm międzywojenny. Była taka wystawa w Krakowie, ja widziałam ten pomnik jesienią zeszłego roku. I pani doktor Dmochowska, która napisała monografię Zborowskiego, Leopolda Zborowskiego, no wskazała właśnie, że jest to portret Kazimierza Czechowskiego. Szkoda, że nie ma zdjęcia, ale jakby się znalazło, to proszę pamiętać, że ludzie... To jest zdjęcie Zenona za to. Teraz będziemy szukać, bo ja zainspirowana, prawda, poszukiwaniami Sylwii, no bardzo starannie teraz przeszukuję archiwa rodzinne, pytam się o wszystkie zdjęcia, jakie są i nawet coraz to coś dostaję z rodziny. Może coś się znajdzie. Może coś się znajdzie, bo właśnie, ponieważ ta rodzina się rozsiała po całym świecie, no to trudno to wszystko tak od razu znaleźć. To bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę pamiętać o tam Ksawerym. Podkreślę, że Ksawery i Modigliani się znali. Spotkali się na Montparnasse, a resztę historii to tam się wszyscy będzie w przyszłości powiedziane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, tu pan teraz w pierwszym rzędzie. Dziękuję. Dobry wieczór. Ja mam pytanie chyba przede wszystkim do pani Ziętek, badaczki podróżującej szlakami polskich artystek kobiet na Montparnasse. Tak z pani perspektywy w tym okresie początku XIX wieku, w zasadzie do II wojny światowej, Polek, artystek tworzących w Paryżu było chyba ponad 200 czy około 300. I według pani, która z nich, bo w tej swojej książce opisuje pani dosyć szczegółowo i dokładnie chyba 9 albo 10 Polek, tych takich najwybitniejszych, ale z pani perspektywy i tych prac badawczych, która z tych Polek zdobyła największe uznanie, ale Paryżan i we Francji? Tak, to muszę powiedzieć, że tak, chociaż większość z tych, wiele z tych artystek pozostaje, one są nieznane, to jednak każda z nich miała tam jakieś swoje 5 minut sławy. Znaczy z naszej perspektywy, no może to nie była wielka kariera, ale każda z tych kobiet jednak w pewnym momencie no jakoś sobie dobrze radziła. Na pewno w latach 20. i 30. największą estymą i taką największą karierę zrobiła Mela Mutter. I to zdecydowanie większą niż nawet Boznańska na początku XX wieku. Oczywiście też wszyscy myślą, słuchając pana pytania, myślimy o Łempickiej, tak? I też z naszej perspektywy nam się wydaje, że Łempicka była właśnie tą królową Art Deco i po prostu Paryż leżał u jej stóp. To też tak nie wyglądało. Ona oczywiście była popularna w latach 30. tak najbardziej, ale to była też taka popularność ograniczona i uznanie ograniczone do pewnego środowiska, do jakiegoś takiego no dosyć, jakby to powiedzieć, snobistycznego kręgu arystokratycznego i ludzi zamożnych. To jakby nie było tak, że nazwisko Łempicka było znane szeroko krytykom sztuki, czy już nie mówiąc o w ogóle jakby mieszczaństwie. Ja bym powiedziała, że Mela Mutter zrobiła największą karierę. Bo chodzi mi o to uznanie właśnie Paryżan, Francji. Mutter, dlatego tak? Że Mutter zdobyła ogromny prestiż i ona była uznawana w latach 20-30 za taką czołową portrecistkę elit intelektualnych, elit muzycznych i też politycznych. Ona też była związana jakby ze środowiskiem komunistycznym, które wtedy było takim siłą też... Siłą rzeczy w związku z posiadaniem męża komunisty.
No tak, no ale jej akurat związek z małżeński się rozpadł, także tutaj to myślę, że to małżeństwo nie miało takiego wpływu. Natomiast ona była rzeczywiście też komunistką do pewnego momentu. No ale ona bezsprzecznie miała tą renomę, była taką artystką bardzo rozchwytywaną, no ale przed wojną. Wojna wszystko zmieniła, ale po prostu odmieniła w ogóle rynek sztuki i Paryż też przestał być tą stolicą sztuki, bo... Pierwsza wojna. Druga wojna światowa, tak, bo do II wojny światowej rzeczywiście jeszcze Paryż utrzymywał tą pozycję, a później już tą pałeczkę stolicy sztuki przejął Nowy Jork po II wojnie światowej, także... Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma ochotę zapytać? Proszę Państwa, to jest teraz taki moment, że ja bardzo podziękuję. Teresa Rechbinder, bardzo brawo dla Pani. Dziękujemy, że Pani przyjechała. Dziękuję. Wielkie brawa dla... Czy ja mogę zacytować z listu Luni? Taką, proszę bardzo. Takie właściwie przesłanie życiowe chyba dla wszystkich nas. Bo to tak troszeczkę może ciekawie, zaraz tutaj to sobie właśnie znalazłam. Ona to pisze w roku... Cóż, co pisać o moim... Co pisać o moim życiu? Tak dużo by trzeba pisać. Normalnie jest ciekawie, bo kocham życie i mam dużo fantazji, więc upiększam i filozofuję. A jeśli Chandra złoży mi wizytę, co się zdarza, to przypominam sobie słowa Michała, to jeden z braci, który mi pisał na pociechę: Luniuś, głowa do góry. Kochany Michał. Więc takim właściwie optymistycznym akcentem. Głowa do góry. Proszę dziękuję Państwa. Ci bardzo, Tereso, jeszcze tylko podziękuję oficjalnie. Dziękuję, że mnie odnalazł, znaczy nie było to trudne, bo jakby wciskam się gdzie mogę, ale dziękuję, że się ze mną skontaktowałaś po lekturze książki. To jest też, miałam ostatnio taką refleksję, że to jest niesamowite, że każda książka jakby prowadzi takimi nieznanymi ścieżkami i każda książka jest też początkiem nowych znajomości, nowych relacji. One oczywiście nie wszystkie trwają, ale to jest bardzo piękne jakby w literaturze i cieszę się, że się poznałyśmy. No ja również. Dziękuję Ci bardzo. Mam trochę taka inspiracja, muszę powiedzieć. Dziękuję Teresa bardzo. Teresa Rechbinder i Sylwia Ziętek i książka Lunia i Modigliani. To jest teraz ten moment, kiedy jeśli Państwo macie ochotę, to Sylwia Ziętek będzie podpisywać książkę. No i to jest czas na chwilę rozmów kuluarowych, mniej oficjalnych. Ja bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. Ja Ci dziękuję, Magda. Nie ma dziękuję za co. Big bardzo. Book Cafe, Magdalena Rigamonti. Bardzo Państwu dziękuję. Dobrego wieczoru pięknego. Dobranoc. Dziękuję.